W ostatnim czasie pojawia się wiele ciekawych informacji, które są przedstawiane zarówno w formie plotek, jak i też oficjalnych zapowiedzi w świecie foto. Od kogo możemy się spodziewać nowości? Od OM System, od Nikona, od Sony i od Sigmy. Zaczniemy od OM System. Otóż na jesieni możemy się spodziewać najprawdopodobniej, zgodnie z tym, co przekazują portale plotkarskie, nowego OM5. Ma być wyposażony w ten sam sensor co OM1, ma mieć tryb seryjny o szybkości 15 klatek na sekundę, ma mieć tą samą baterię co OM1, ma mieć tryb śledzenia obiektu oparty na algorytmach sztucznej inteligencji i ma posiadać tylko jeden slot na karty pamięci, prawdopodobnie SD. To są na razie wszystkie informacje, które udało mi się na ten temat zebrać. Nie wiem, na ile są prawdziwe. Zobaczymy, czas przyniesie odpowiedź. Jeżeli potwierdzi się to, o czym wspomniałem przed chwilą, może to być bardzo ciekawa propozycja od OM System, która zapewne będzie po prostu tańszą, ciekawe o ile tańszą, alternatywą dla OM1. Ciekawie dzieje się też u Nikona. Chodzą głosy, że jest intensywnie testowany w polu Z8. Ma to być konstrukcja pełnoklatkowa, wyposażona w sensor o rozdzielczości 61 megapikseli, a więc stawiają na dużą rozdzielczość. Aparat ma też posiadać dwa sloty karty pamięci, ale na karty CF Express typu B, a więc będzie drogo. Ma mieć też poprawioną stabilizację obrazu, zapewne na matrycy. Prawdopodobnie będzie też bardziej rozbudowany tryb wideo, być może ma posiadać możliwości zapisywania obrazu w rozdzielczości 6K, a nawet i 8K, być może nawet i bez kropa przy wyższym klatkarzu. Aparat ma się pojawić już niebawem, w sierpniu, aczkolwiek nie ma żadnej pewności, że to będzie wspomniany przed chwilą Z8 o takiej specyfikacji, ponieważ może to być też Z6 III. O którym spekuluje się od pewnego czasu. Z tego co mi wiadomo, specyfikacja nie jest znana, nic do tej pory jeszcze nie wyciekło. Chyba że się mylę, jeżeli wiecie coś na ten temat, dajcie znać w komentarzu. Natomiast już nie plotki, a oficjalną zapowiedź mamy ze strony Sigmy. Otóż jeszcze w tym roku światło dzienne ma ujrzeć zapowiadany od dawna i opracowywany już od lat nowy sensor Sigmy o nazwie Foveon. Ma to być konstrukcja pełnoklatkowa, dająca piękny obraz, ale posiadająca jedną wadę, jednakże już z góry zapowiadaną przez prezesa firmy. Otóż słabym punktem tego sensora ma być działanie w gorszych warunkach oświetleniowych, generalnie darki. Ale zgodnie z zapowiedzią, wszędzie tam, gdzie światła ma być dostatecznie dużo, obraz ma być wyjątkowo dobry, ładny i technicznie na najwyższym poziomie. I ten sensor już działający ma się pojawić gdzieś pod koniec roku prawdopodobnie, natomiast już niebawem, w sierpniu, na pewno mają się pojawić na rynku nowe dwa obiektywy Sigmy z serii Art. Obiektywy stałoogniskowe ze stałym światłem f1.4 o ogniskowych 20 mm i 24 mm, a więc miłośnicy szerszego kąta będą mieli jeszcze większy wybór niż mieli do tej pory. I przechodzimy do firmy Sony. Plotki głoszą, iż w październiku ma się pojawić nowy korpus, a mianowicie Sony A7R w wersji 5. Literka R wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z większą rozdzielczością. Na razie żadnych przecieków odnośnie konkretnej specyfikacji nie ma. Wiadomo natomiast, że ma się pojawić jeszcze jeden aparat, tym razem ma to być ZV z matrycą APS-C. I na jego temat wiadomo też tylko tyle, że ma się pojawić. I tak z firmy Sony wracamy na chwilę do OM System. Otóż pojawiają się takie nieśmiałe głosy, a wręcz ciche szepty, które wspominają o nowym aparacie typu Pen F. Na razie podobno inżynierowie, konstruktorzy mają po prostu rozważać, czy taki aparat miałby sens na rynku i rozpuszczają wici wśród swoich znajomych, mniej lub bardziej znajomych fotografów, co w ogóle o tym sądzą, żeby taki aparat się pojawił w nowej wersji. Podzielę się z Wami jeszcze jedną moją prywatną obserwacją. Otóż od pewnego czasu widzę, że regularnie, chociaż nie dużo, ale jednak regularnie spadają ceny na aparat Panasonic S5. Panasonic robi też różne ciekawe promocje. Na przykład gdy się kupi aparat, to obiektyw 50 mm f1.8 ma się za złotówkę. Są też inne promocje, które zresztą możecie sobie sprawdzić. Zachęcam do tego w serwisie Ceneo. Wszystkie linki macie w opisie filmu. Natomiast mam wrażenie, że w związku z tymi promocjami i w związku z tym regularnym, choć niedużym, ale jednak spadkiem cen, być może szykuje się też jakaś kolejna premiera ciekawa u Panasonica. Może będzie to S5 II, albo jakiś po prostu następca tego modelu, albo po prostu nowy korpus w serii S.
Jeżeli można by się spodziewać nowego korpusu z serii S, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że byłby on wyposażony w zupełnie nowy system autofokusa, ponieważ Panasonic już od jakiegoś czasu zapowiada, że szukają różnych możliwości, rozważają różne możliwości poprawy działania autofokusa, przede wszystkim w trybie wideo, ale pozostaje też cień nadziei, że wreszcie światło dzienne ujrzy również zapowiadany od dawna i opracowywany od dawna sensor organiczny, który Panasonic opracowuje, z tego co wiem, wspólnie z firmą Fuji. Jeżeli tak by się stało, to mógłby być to kolejny bardzo duży krok naprzód w ogóle w całej technologii obrazowania, dlatego że ten sensor ma mieć dużo, dużo lepsze możliwości, jeżeli chodzi o dynamikę tonalną, szumy na wysokich wartościach ISO i generalnie całą specyfikację techniczną ma mieć dużo lepszą od tych sensorów, z którymi mamy do czynienia dzisiaj. Natomiast ulepszony system autofokusa myślę, że jest jak najbardziej realny i sądzę, że możemy się tego spodziewać w kolejnych korpusach firmy Panasonic, bez względu czy w pełnoklatkowej serii S, czy też w systemie Micro 4 trzecie. I to tyle z nowości w świecie foto. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli będziecie chcieli wesprzeć mój kanał i postawić mi kawę, będzie mi bardzo miło. O serwisie cenowym wspomniałem. Zerknijcie, sprawdźcie ceny i dostępność sprzętu, o którym mowa. Jeżeli będziecie chcieli skomentować cokolwiek, pozostawić jakiś ślad po tym, że obejrzeliście ten film, też będzie mi bardzo miło, ponieważ interakcja jest fajna. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.